Jesteśmy parę dni przed otwarciem wystawy. W tej chwili są ustawione światła do ekspozycji. Ta część ekspozycji poświęcona jest rzeźbie, bo Tadeusz Kantor rzeźbiarzem był też. Za mną w tle stoi obiekt rzeźbiarski, trąba jerychońska. Jest to taki obiekt dla mnie trochę mówiący o tym, w jaki sposób Kantor był takim utopistą tak naprawdę. Bo dźwięk trąby zazwyczaj się roznosi i gdzieś ginie. A w tym wypadku Kantor chciał złapać ten dźwięk i w jakiś sposób zmaterializować. Do tego celu jak gdyby stworzył specjalną maszynę. Taką maszynę, która właśnie chwyta dźwięk. Dźwięk, który, tak mi się wydaje, artysta chciał w jakiś sposób zachować. Pomimo tego, że później chce go wrzucić do wiaderka, a jest to dźwięk, tak mi się wydaje, jakiejś rozpaczy albo dźwięk ostrzeżenia zarazem. Bo rozpacz to i ostrzeżenie. W tym wypadku dźwięku nie słychać, a słychać tylko zmaterializowany obiekt, który powstał z dźwięku i który spadł do wiaderka. Nie wiadomo, czy słyszymy, czy on spadł, czy musimy uwierzyć, że on spadł. Musimy trochę uwierzyć w coś takiego, co jest magią sztuki, co się dzieje gdzieś w wyobraźni. I myślę, że jak będziecie Państwo na tej wystawie i będziecie tutaj przychodzili, myślę, że musicie uruchomić to, na czym artyście zależało, uruchomić swoje własne myślenie. Więc przychodźmy, zobaczmy, co ten artysta zrobił takiego zaskakującego, zarazem dziwnego i paradoksalnie niemożliwego do zafunkcjonowania w rzeczywistości. Sztuka jest po to, żebyśmy mogli trochę inaczej myśleć. I to tyle. Zapraszam na wystawę.